Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Turmoila, moi drodzy. W ostatni znowu, każdy odcinek kończymy bogatą suką. Porady burmistrza jakieś mamy. Teraz muszę tutaj zasięgnąć opinii naszych specjalistów. Czy burmistrz jest warty jakiś porad? Otrzymaj porady burmistrza. Co tu mogę się dowiedzieć? Za 25 dolców mogę kupić sobie zasięg rur. Poradę. Tik-tak, tik-tak. Czy kupujemy zasięg rur? No to jest 25 dolców, tak? To czego mamy sobie nie kupić za 25 dolców? Porada pierwsza, zasięg rur. No i co to za porada? Rury nie muszą docierać do dna złoża ropy. Gdy są one podłączone, ropa zostanie całkowicie opróżniona. W porządku. Dzięki ci, burmistrzu, za poradę. Chcesz jeszcze jedną? Aha, już w tej turze nie mogę więcej porad. Dobra, co jeszcze chcesz mi? Oferty Dafne. No okej, kupmy tą poradę. Pamiętaj, aby zawsze wejść do salonu Dafne. Oferty zmieniają się z roku na rok. Aha, okej, czyli do karczmy. No spoko. Fajna porada. Kup poradę o zatorach. Ropa jest pompowana tak szybko, jak na to pozwala najwęższa rura. Upewnij się, że wszystkie rury są wystarczająco ulepszone, aby zapewnić najbardziej efektywny przepływ ropy. Przerwy w przepływie ropy wskazują na niewykorzystaną pojemność. Okej, czyli tu by była niewykorzystana pojemność, my o to dbamy, burmistrzu. Głębokość radiestów. Jeśli nie widzisz ropy w odsłoniętej ziemi poniżej machającego radiesty, zaczekaj chwilę, aby poziom ziemi wzrósł. O! Co? Jeśli nie widzisz ropy w odsłoniętej ziemi poniżej machającego radiesty, poczekaj, aby poziom ziemi wzrósł. Aha, czyli jeszcze mogliśmy kopać głębiej, głębiej, głębiej. Okej. Okay. Ale chyba nie mogliśmy. No dobra, kup poradę o bonusach. Kupmy, jesteśmy bogate suki. Otrzymaj bonus w wysokości za wydobycie całego złoża, sprzedanie go i wcześniejsze zakończenie dzierżawy. Okej, okay, czyli czegoś nie sprzedałem, skoro nie dostałem wtedy tego 1000. Okej, burmistrzu, dziękuję ci za twoje porady. Rozumiem, że w tym tygodniu więcej porad mi nie udzielisz. W porządku. No w porządku. Zobaczmy w salonie Dafne. Kyle, masz dość niskich cen. 0,71 za dwa koła. Fuck you. Czy niższe oprocentowanie brzmi interesująco? Daj mi trochę gotówki, obniżę przyroczne o 60%. Pomyślmy o tym. Mogę 50 na te wysokie grzywny za wycieki. Na okres jednego roku. Daj mi trochę gotówki, nie mów nikomu, ok? 50% zniżki za 150 to jest dobry biznes. Weźmiemy to. Lepsze 50% niż nic. Czy będziemy chcieli brać kredyty? Chyba nie. Chyba nie. Ok. Teraz skoczmy do ratusza, zobaczmy za ile będziemy musieli kupić teren. Fuck you. Dokładnie. Fuck you. My byliśmy... Co jest? Dlaczego Ricardo jest na samym dole? Byliśmy tu, mieliśmy 39. No dobra. No okej. Okay. No to co teraz? Która działka? Która działka? Tu już wszystkie wyglądają podobnie, więc weźmy sobie może tą dużą. Weźmy sobie tą za tysiaka. Ej, to jest grane. Chcę tą za tysiaka. Tam się tłuką o tą jedną. Tu mnie stłukli. Ja się tam nie będę tłukł o jakieś działki za 6000, jak one są guzik warte. Lewa od zielonego. Kunie kup, fuck you. Nie będę się tu z gościem biło 6000, no co ty. Po co mi to? Mogę sobie tą kupić i też zarobić kupę hajsu. No tego nie rozumiem, bo... Okej, okay, to może wskazywać na jakiś trend, nie? Że jak tu w okolicy było 39-37, to tutaj coś będzie. Tak? A tu jest to totalna niewiadoma, ale... Bicie o 6000? Bicie o 6000? No nie, nie będziemy się bić. Ja bym to wszedł w tą wojnę. No gdzież? No 6000, ja sobie wolę konie kupić. Ja sobie wolę kupić konie. No bez żartu. Bo tak to właśnie działa, nie no. Spoko, że tak działa, że... Ale tu było 35 i 34, to tu też coś będzie, zobaczcie. Ja mam się bić pomiędzy 37 a 36, jak tu mam między 35 a 34 za darmo, między 35 a 34 za darmo. No to fuck you. To fuck you. Nie będę się tam zbił z cepem. Żeby to było w okolicy 70. Fabryka, jakąś fabrykę kupiła. Dobra.
Teraz, co my możemy sobie ulepszyć? Mamy 30 tysięcy, możemy zaszaleć. Szerokość rur jeszcze większa, żeby jeszcze szybciej wydobyć. Rozmiar magazynów. Trzecia odnoga nie brzmi źle. Timer, co to jest timer? Szyby naftowe na wysokie ciśnienie, więc wycieki są mniej prawdopodobne. Okej, to też nie jest głupie, żeby w to zainwestować. No dobra, fabryka, bank, ratusz, salon, warsztat. Prędkość szukania radiestetów nie jest mi potrzebna. Chodźmy w te konie. Weźmy wielkość koni, kupmy więcej koni. Nie, wiecie co, weźmiemy lepsze konie. Weźmiemy lepsze konie, wiecie czemu? Bo na początku i tak nas nie będzie stać, żeby kupić 30 koni. A to od razu każdy kupiony koń będzie więcej targał. Jestem ciekaw, kurde, co tu wziąć? Czy wielkość koni, czy ilość koni i ulepszenie ich? No nie mogę ilość koni i ulepszenie ich. Bo albo jedno, albo drugie. A, i wziąć kredyt na dwa koła? I wziąć kredyt na dwa koła na następny ten? No dobra, zróbmy tak. Bądźmy kurde jak te prawdziwe burżuje. Daj nam kredytu 1500. Spoko. Idziemy w to, moi drodzy. Idziemy w to. Idziemy w to. Szybko radiesteci. Boże, dzień nam leci. Jeden, drugi, trzeci. Jak macie i rymuje, nawet nie czuję. 5 radiestetów, od razu 6. Od razu kupujemy kilka koni. Konie są pod W. Od razu kupimy 4 konie. 3. I czekamy, gdzie się pierwsza znajdzie nasza jakaś. Już tu spadła cena? Już? Bankrut, jeszcze nie bankrut. Dobra, gdzieś tu machają. Dobra, to tu wszędzie machają, to tu zrobimy tak. I poszukamy. Najpierw poszukamy jednego źródełka. Okej, okay, wszystko widzę. Widzę, chłopaki, widzę. Poszukamy jednego źródełka najpierw za te pieniążki. Jest, piękne źródełko, elegancko. Tylko co my będziemy robić? No musimy sprzedawać po 0,50, nie mamy wyjścia. Musimy mieć kapustę na dalsze badania, nie? Musimy sprzedawać po 0,50, nie mamy wyjścia. Możemy tu jeszcze rurkę powiększyć. Musimy sprzedawać po 0,10? No to ładna mapka nam się trafiła, powiem wam. To ładna mapka nam się trafiła. I zanim ja 300 zbiorę na nowy szyb, to minie rok. Dobra, cena rośnie, na szczęście. 003? To dobry troll. Dobra, postawimy tutaj. To dobry troll, 003, 002. To dobry troll. No i szukamy, tak? I szukamy nowego. Złoża. 0,79 to jest... Oni zaczęli od 1 coś i tak spadło na 002, nie? Pomalutku szukamy na razie. Mamy rok na to, tak? Mamy rok. Gdzie on to znalazł? No gdzie on to znalazł? Halo? No tu powinno być złoże. Zdzisiek, co ty, zgłupiałeś? Tam są złoża. Konie. No Zdzisiek, gdzie ty te złoża masz? Tu, pod tobą powinny być złoża, tak? Gdzie? Ja się pytam. Gdzie ja się pytam? Ej, bo zaraz mi się skończy... Ty, bo tu Zdzisiek chce pieniądze lepsze dać nam. Ja się pytam, gdzie są te złoża? Dobra, tu coś jest. Dobra, i od razu gruba rura. I gruba rura. I od razu... konie. Dobra.
Tu jeszcze ciągle coś jest nieznalezionego. Tu coś jeszcze jest nieznalezionego. Ach, gdzieś ty to znalazł, typie. Ciśnienie nam rośnie, musimy konie kupić. Konie, konie. Ulepszenie koni, wszystkie 750. Dobrze. O, tu coś znalazł w końcu, dobra. Rury, rury. Od razu rury. Tu coś jeszcze jest. Dobra, ulepszamy konie. I kupujemy konie. Szukaj. Rury, rury, rury. Cena jest spoko cały czas. Sprzedawaj. Dobra. Tu Ździsek już znalazł i poszedł tobie. Dobra. Rury, rury, rury. Konie, 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 konie. Dobra, jeszcze gdzieś nam jakiś ziutek miga? Nie widzę. Mieliśmy ilu ziutków? 6. A 5 złóż znaleźliśmy. Gdzie jest 6 ziutek? Gdzie jest 6 ziutek od różdżki? Szukaj tu. Szukaj. Konie, 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 konie. Konie, konie. Już mam maksa koni, dobra. Gdzie ty sprzedajesz? Tu! Cena! Krzyczą na czacie, cena. Dobrze, że krzyczą. Tu już wszystkie rury mamy na maksa. Te ziutki szukają, guzik znalazły. No dobra, to idziemy tu w dół, nie? I musimy tu dalej szukać, nie? Myślę, że nawet powinniśmy zacząć i tutaj te głębokości badać, nie? Nie mamy wyjścia, to. Tylko koni, tylko koni. No bo ziutki już nic nie znajdują, tak? 0,80. Sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Wszystko sprzedawać. Rura, rura. Rura. I szukamy dalej, i szukamy dalej. I szukamy dalej. No tu nic nie ma nigdzie już więcej. Dlaczego mi się ziemia nie obniża? No tu już nic nie ma, rura, rura. Tu możemy połączyć z tym jeszcze i dać rurę, rurę. I rurę. Tu możemy też z tym połączyć i to z tym, żeby tędy szło. Jak tu już jest sucho, to niech tędy też idzie. To z tym połączyć. No tu już nic więcej nie ma. Cena. Cena, jak... cena, cena! Ja tu patrzę na te rury. A tam się cena zmieniła w 5 sekund. Dobra, tu już idzie grubą rurą. Dobra, 1,35 to jest the best. Tu wszędzie mam grube rury. Tu jeszcze nie mam. Cena 1,43 jest spoko, tu jeszcze. No okej, no wydaje mi się, że tu już więcej nic nie ma na tej mapie. Tak mi się wydaje, no. Że to już jest koniec tej mapy. Że to jest koniec tej mapy. A jest dopiero lipiec. Ździsiek przeszedł całą mapę i nic nigdzie nie znalazł tu w tej górnej części, tak? Tą dolną część ja przekopuję. I tu nigdzie nic nie ma, no. Mogę jeszcze wydać parę groszy tu, nie? Na badania terenu, ale tu już więcej nic nie ma. To już jest koniec. Ten więcej płaci teraz.
Może w dół bardziej, ale tu w dół już nie mogę nic zrobić. Zobacz. Na tym etapie gry ona mi nie chce przewijać mapy głębiej. Widzisz? Ja już skończyłem wszystko. Ja już skończyłem wszystko. To sprzedaj wszystko i elo. Dobra. Skąd mam wiedzieć, czy już sprzedałem wszystko? Chciałbym wiedzieć. Jak konie będą stały, to już sprzedałem, czy co? No już chyba sprzedałem wszystko, co? No nic więcej tu nie było. No i dostałem za wyczerpanie całego złoża, za sprzedanie całego złoża i za wczesne zakończenie dzierżawy 18 725 zysku. Maciek, wydaje mi się, że jak nie gwizdają, to nie ma więcej, nie opłaca się wydawać kasy na rury i szukanie. Ale ja mam wykupioną ich głębokość jeszcze nie na maksymalny level, więc oni badają górę. Jak na górze nic nie ma, to spoko, ale dołu oni nie badają, wiesz? Oni muszą mieć jeszcze większą głębokość wykupioną. I może też dlatego nie przewija mi mapy niżej, bo może tej głębokości 3 nie mam wykupionej, co? Czy to jest tylko badanie? No nic, sprawdzimy. Będziemy teraz mieli parę groszy, zobaczymy. Bankowi oddaliśmy 1800, nic się nie stało. Zobaczymy, czy nasze 18 tysięcy zarobku to będzie dobrze na tle innych, czy nie. To jest całkiem przyzwoita kwota. 18 725. Nie, ona się przewija cały czas, czyli po prostu nie było. Czyli po prostu... nie było. 18 725 zarobku. A reszta zarobiła tyle samo. A reszta zarobiła tyle samo mniej więcej... Więc no, wyszliśmy całkiem solidnie na tym biznesie. Zaczynamy od salonu, żeby wiedzieć, co się dzieje. Masz dość niskich cen. 0,97 non-stop cena. To jest kuszące. Ale 8000 to jest drogo, jak trafi mi się takie pole jak teraz. Ono. W zamian za małą osobistą darowiznę nasza cena w następnym roku zostanie 0,85. Okej, okay. Czyli ten chce 8000 za 0,9, ten 0. A William co? Czy niższe oprocentowanie brzmi interesująco? No dobra, moi drodzy, nie mamy teraz obniżonej kary za wycieki. Czy ja bym chciał te 0,97 za 9000? To jest trochę sporo. To jest trochę spory grosz. Bo wcale to nie musi mi się opłacić. Wcale to mi się nie musi opłacić. No dobra, zobaczmy na razie, co ratusz tutaj nam oferuje. Zbierzmy wszystkich dzierżawców i chodźmy. No nasi dzierżawcy tutaj, my mieliśmy na naszym polu, to jesteśmy my, tak? 29 tylko. Oni mieli 30, no i zobaczcie, 35, 21, to nie były jakieś super zarąbiste tereny, ale nie wiem, czy nie warto tu wejść, skoro tam, w tam, albo tu. Tu spróbujmy. No okej, okay. Każdy się podzielił gdzie indziej, już przestali rumakować, już się nie przebijają. Okej. Okay. 0,97 zwróci się na mapie. No, takie coś się opłaca, jak masz mocne pole, też mi się wydaje, czy... Ja chcę ryzykować 8000 golda, dolców? To jest strasznie dużo pieniędzy. Może my możemy coś sobie ulepszyć na stałe za te pieniądze. Licznik koni. No nie, wielkość stada, no nie. W warsztacie, głębokość 3. Odkryłem jakoś za maksymalną różdżek. No i ja bym wam powiedział, że ja bym w to wszedł. Ja bym w to wszedł. Ja bym w to wszedł. Będziemy od razu wiedzieć, gdzie co mamy. Od razu na całej mapie. Ja bym w to wszedł. I zostaje nam 2000 na ogarnięcie mapy. Ja bym w to wszedł. Rajsa. I puszczamy 6 ludków. Od razu. I od razu będzie wiadomo, o co chodzi. Postawimy sobie ze 3 koniki. I czekamy na pierwsze wyniki poszukiwań. Te ludki, o ile dobrze się orientuję, dopóki nie wykorzystam ich złoża, to one stoją i pokazują, gdzie są.
One nie znikają. Dobra, tu już ich jest tylu, Boże. Dobra, czyli tu stawiamy tu i idziemy tu. Tu dwóch typków krzyczy, tu jeden typek krzyczy. Czyli mamy aż 6 złóż? Nie, na razie 5. Dobra. I idziemy. Jest już pierwsze złoże. Wysyłamy na lewą stronę. Złoty, dolar 19. Wsadzamy grube rury. Wsadzamy grube rury. I sprzedajemy. No i dobra, 6 tych mamy aż. Złóż. Aż 6 złóż mamy. Dobra. Te grube rury trochę za szybko chyba nam poszły. A czego ta rura nie daje nic? Dobra, musimy tutaj szybko w konie inwestować. Tylko w konie, tylko w konie. 0,97 to jest good price. Musimy szybko to przehandlować. Musimy to szybko przehandlować. W dół bardziej będzie można. Kunie, kunie, tylko konie, tylko konie. 0,80. Zaczyna nam cena spadać i to mnie niepokoi. Bo nie zarobiliśmy jeszcze pieniążków na inwestycje, nie? Ale musimy te konie tu dostawiać, bo to jest gruba rura. I zaraz my tutaj rurą będziemy dalej szli w boki, nie? Bo tu jest kolejna, widzicie, rurka. I jak my ją pogrubimy... Dobra, jedziemy tu. No nic, że będziemy za 0,60 sprzedawać. Muszę mieć pieniądze na dalsze inwestycje. No nie mogę czekać, aż cena wzrośnie, nie wydobywając rudy. Mogę ewentualnie postawić trochę sobie ze 2 silosy i chwilowo nie sprzedawać, nie? Na razie to mogę zrobić. No ale potrzebuję pieniądze, to musi szybko ta cena wzrosnąć. Ona wszędzie spada, widzicie? Silos postaw, postawiłem. Ale ona szybko spada, ja nie mam pieniędzy na nowe inwestycje. I to jest problem, że czas mi leci, a ja jestem na 5 koniach i nic się nie dzieje, nie? I nic się nie dzieje i to jest złe dla mnie. Ja muszę tu trochę tego sprzedać. Muszę tu trochę tego sprzedać. Nie mówię, że wszystko, ale trochę muszę. Silo jak najbliżej siebie. Oba silo jak naj... Aha, żeby tu w środku dziury nie marnować. W porządku. W porządku. W porządku. Okej, trafiliśmy następną złoże. Następny kuń. No te ceny są słabe. Te ceny są słabe. My dwa konie handlujemy. Dwoma końmi handlujemy. Ale te ceny nie są zbyt obiecujące jak na razie. Już jest marzec. Słabo nam ta mapa idzie. Może trzeba było to sprzedawać. Dobra. Mamy jeszcze kupę złóż do nieodkrytych. Tu 3. Tu już mamy 3 odkryte i tu jeszcze mamy nieodkryte. Tu musimy zacząć się już kopać. 0,71. Wszędzie cena rośnie. Dobra, dajmy 4 konie tu i parę koni tu. I lećmy dalej z inwestycjami. Ta cena, widzę, rośnie tak samo wszędzie. Musimy wsadzić nowe konie. Cena po obydwu stronach rośnie idealnie, co? Następne konie, bo tutaj ciśnienie nas dopada i musimy już zacząć kopać tutaj gdzieś, nie? I jechać w dół, tu i tu. Tu jeszcze będziemy musieli się przebić, to tu przebijemy się tędy. Bierzemy nowe konie. Teraz ulepszymy konie. 1,06, czyli wszyscy zapierdalają, znaczy jadą tutaj. Wszyscy jadą tutaj, bo tutaj cena szybciej urosła. Tu szukamy dalej. Już jest kwiecień, już jest kwiecień. Upgrade'ujemy konie. Tu mam 3 złoża i tu gdzieś mam 3 złoża jeszcze. Tu poszukajmy złoża, tu poszukajmy złoża i tu poszukajmy złoża. Gruba rura tu. Tu są grube rury. U baby, tu jaki tłuścioch nam wyszedł. My tu musimy tego tłuściocha jakoś wydobyć. Z podwójnych rurek, nie? I tu jeszcze w międzyczasie poszukać. Tu jest tłuścioch. Tu szukamy. Gruba rura, gruba rura, gruba rura, gruba rura, gruba rura.
Konie już na maksa. Konie już na maksa. Dobra, tu jest złoty 10, wszystko sprzedajemy. Złoty, dolar 7. W porządku. Rura. Tu jest złoże. Szukamy tu dalej, bo to nasi radiesteci jeszcze nie są tacy sprytni, żeby tak na samym dnie to wszystko wychwycić, nie? Tu musimy połączyć... jak tu zrobić? Połączmy z tym. Rura. I grubość rury. Rura. 0,60, co ty robisz, typie? Odkładaj, magazynuj. Nie łącz tak, dlaczego mam tak nie łączyć? A on wtedy nie daje, nie wydobywa więcej? Jak z kilku dziur idzie? Pistolak to jest kampania. Na razie pierwszy raz przechodzenie kampanii, więc nie było wyboru poziomu, wiesz? $0.30, $0.50. Dobra, musimy trochę tego sprzedać. Albo postawić trzeci silos jeszcze. Jest czerwiec dopiero. Dobra, jeszcze trzeci silos. 0.50 nie będziemy handlować. To źródełko nam się kończy zaraz. To źródełko też nam się kończy. Zbadajmy tu. Tu jest dużo jeszcze do zdobycia. Chodźmy tu. Tu już wygląda na to, że jest pucha, nie? Mam 6, raz, 2, 3, 4, 5. Tu jest. Tu jest szmaciarz. Dlaczego mi się ta mapa nie chce przewinąć? Halo? Tu jest szmaciarz. Tu jest szmaciarz. Gruba rura. 0,84. Handlujemy. Dobra, zaczynamy tu już wyprzedaż. Gruba rura. To połącz z tym. Gruba rura. To połącz z tym. Gruba rura. I tu gruba rura. 1,02. Wyprzedaż. Tu są już grube rury. No dobra. Dlaczego nie mogę tu już niżej zejść? Chciałbym się dowiedzieć, co tu jest. Dziś wolniej leci, tak samo jakby była jedna. Prawa cena rośnie, więc sprzedawaj powoli. No spoko. Już spada, widzisz? Więc już to mi bez różnicy. Znaczy, z tego co widzę, mieliśmy jedno złoże tu, drugie tu, trzecie, czwarte, to jest piąte, 6, 7 złóż mieliśmy i zostało tylko jedno do wydobycia. Więc musimy je szybko wydobyć po prostu i tyle, nie? Możemy na razie sobie odłożyć, albo nawet sprzedać tu po 0,84. No zostało nam ostatnie złoże do wydobycia, które się kończy, tak? Nawet nie będę tu już kupował tej grubszej rury, nie? Czy ryzykujemy i tą resztkę przemagazynujemy, czy sprzedajemy po 0,84? Sprzedajmy to w cholerę, skończmy mapę i tyle. Po co ta rura teraz? A żeby szybciej wydobyła. Żeby szybciej turę skończyć. Sprzedaję wszystko po 0,80, tam jak jest i tyle. No mam nadzieję, że tu nie ma nic więcej, nie? Możemy tu jeszcze dla jaj spróbować. No to jest ryzyko wydania 1000, żeby zarobić 1000, nie? Ale wydaje mi się, że to tutaj był ten haczyk, nie? Że to tu był ten haczyk tego, że... Stop. Stop.
Wydaje mi się, że to tutaj był ten haczyk wszystkich złóż, że tutaj to jedno było takie skiszone. Bliżej środka coś? Co bliżej środka? Mnie się wydaje, że... No dobra, 0,95. Czekamy jeszcze chwilę, niech jedynkę przekroczy. Sprzedajemy to w cholerę i kończymy mapę, nie? Tak mi się wydaje. I teraz czekam. Wrzesień jest, ja czekam. Wszystko wydobyte. I teraz jakbym miał pełne magazyny, to dopiero bym poszalał, co? Pokazywał Zdzicho, ale to już złapałem, to. Zdzicho pokazywał. Dobra, 1,04 i stanęła cena. To jazda. Jazda, wszystkie konie tam i tyle. Zdzichu jak zginął, to znaczy, że odkryłem to złoże. Jak dasz dwie grube rury, które idą do jednej grubej rury, to masz wydobycie jednej grubej rury, a nie dwóch. Czaisz, rozumiem. No i dobra. Wszystko sprzedaliśmy. Wszystko wydobyliśmy. Tak jest. 3000 premii zgarnęliśmy. Zgarnęliśmy. Jak tam nasze wykresy? Tu byliśmy jak te zarobki, tu byliśmy jak te biedaki, a tu zobaczcie co się dzieje, ile zarabiamy, tu nic, tu nagle wzrost, znowu lekki wzrost. Zysk rośnie. Pieniądze, no słabe mamy pieniądze, wyciek wyeliminowaliśmy, dostawę, jesteśmy bogaci. No zobaczmy, jestem ciekaw, czy znowu mamy... O! Już, zobaczcie, zielona babcia się tu stawiała, zielona babcia się tutaj stawiała, transwestytka, 14 tysięcy. Zobaczcie, transwestytce najlepiej chyba tutaj idzie, ma 26 koła. Transwestytka jest całkiem mocna. No ale cóż, udało nam się przejść kolejną misję. Jesteśmy z siebie dumni. Możemy sobie w spokoju teraz zakończyć nasz odcineczek. Jeżeli wam się podobało, to łapęcie w górę. I zapraszam was już jutro na kolejne zmagania z Turmoilem. Mam nadzieję, że skończymy już tą lewą górną część mapy i będziemy jechać dalsze mapy i zdobywać dalsze światy. Trzymajcie się, siemano i pa pa!